Wyobraźmy sobie, że nadszedł koniec świata i nie ma żadnego dramatu. Apokalipsa nie nastąpiła z powodu upadku ogromnego meteorytu czy inwazji zombie. Po prostu ludzie zbudowali statki do podróży międzygwiezdnych i opuścili naszą planetę, bo znudziło im się przebywanie tutaj. Mimo to wiele osób pozostało na Ziemi. Spóźnili się na moment, w którym ostatni statek z Ziemianami opuścił powierzchnię planety. Tak więc kilka milionów z tych ludzi zostało pozbawionych na pastwę losu w świecie bez infrastruktury, elektryczności, gospodarki i internetu. Co będą robić? Jak będą się zachowywać? I czy będą w stanie przetrwać w tym samotnym świecie? Aby się tego dowiedzieć, przyglądamy się bliżej grom wideo. Pewna firma przeprowadziła beta testy nowej gry, a następnie poinformowała graczy, że po 11 tygodniach serwer z grą zostanie usunięty. W pewnym sensie gracze kontrolowali swoje postacie w świecie, który wkrótce miał zniknąć. W takiej sytuacji wszystkie osiągnięcia i ukończone zadania były bez znaczenia. Deweloperzy przeanalizowali rozgrywkę, aby zrozumieć, jak ludzie zachowaliby się w rzeczywistych warunkach, gdyby apokalipsa miała nastąpić za kilka tygodni. Ważne było, aby zobaczyć, jak zmieniało się zachowanie graczy, gdy zbliżali się do końca gry. Co ciekawe, w wirtualnym świecie nie panował chaos. Wszyscy po prostu grali, ale nie gromadzili doświadczeń i nie zbierali przedmiotów, aby wskoczyć na wyższy poziom. Liczba zdanych testów malała z każdym dniem. Postacie przestały się rozwijać. Gracze traktowali się z szacunkiem. Możliwe, że w rzeczywistości ludzie również przestaliby myśleć o samodoskonaleniu, swojej karierze i podnoszeniu umiejętności zawodowych. Wspólny problem zjednoczyłby ludzi i sprawiłby, że zaczęliby sobie pomagać. Takie badania nad symulacją końca świata mogą pomóc naukowcom i socjologom lepiej zrozumieć ludzkie działania podczas sytuacji kryzysowych i globalnych katastrof. Wróćmy więc do tych, którzy zaspali na odlot ostatniego statku kosmicznego, a ty jesteś jednym z nich. Pierwszą rzeczą, jaką robisz po uświadomieniu sobie, co się stało, jest bieg do supermarketu po jedzenie. Oczywiście nie jesteś jedynym, który wpadł na taki pomysł, więc spotykasz tam wielu innych ocalałych. Teraz wystarczy ci jedzenia na kilka miesięcy. Potem zaczyna się prawdziwe wyzwanie. Znasz powiedzenie, że przetrwają tylko najsilniejsi? To nieprawda. Najinteligentniejszy też nie zawsze przetrwa. Darwin pisał w swoich pracach, że przetrwają ci, którzy szybko przystosują się do nowego środowiska. Jeśli ktoś zna karate, potrafi latać samolotem i szybko biega, nie oznacza to, że wygra. Ktoś, kto wie, jak ukryć się przed niebezpiecznymi zwierzętami lub potrafi zbudować schronienie, przetrwa. Ci, którzy są ostrożni, analizują i dostosowują się do sytuacji, wygrają. Musisz opuścić duże miasto i zacząć uprawiać ziemię, aby mieć źródło pożywienia. W opuszczonych sklepach można znaleźć książki na temat ogrodnictwa i uprawy warzyw. Ponadto, jeśli jesz mięso, będziesz potrzebować zwierząt hodowlanych. Kiedy ludzie opuścili planetę, otworzyli bramy wszystkich farm, więc wszystkie kurczaki, krowy, indyki i inne zwierzęta udały się do lasów i na pola. Musisz wybrać wiejski dom z żyzną ziemią. Będzie to wymagająca wyprawa, więc przed wyruszeniem w nią należy ćwiczyć siłę i wytrzymałość. Nie musisz nabierać mięśni, ale codzienne bieganie w celu poprawy oddychania to doskonały wybór. Znacznie trudniej będzie ci przetrwać, jeśli będziesz sam. Znajdź sobie towarzystwo. Powinni to być ludzie, którym możesz zaufać. Budowanie nowego społeczeństwa jest znacznie łatwiejsze, gdy jest was wielu. Ty i twoja drużyna znajdujecie rowery i wyruszacie daleko poza miasto. Po drodze skończyły się zapasy wody, więc udaliście się nad rzekę. Picie z niej jest niebezpieczne, ponieważ woda może być skażona. Używasz specjalnych tabletek, które rozpuszczają się w płynie i niszczą wszelkie zarazki. Możesz też rozpalić ognisko i zagotować wodę. Nie musisz polować, aby znaleźć jedzenie. W lesie można znaleźć wiele jagód, grzybów i jadalnych roślin. Nie jedz jednak pierwszej napotkanej rzeczy, chyba że chcesz się zatruć. Jeśli nie masz doświadczenia w tej dziedzinie, skorzystaj ze specjalnych książek z instrukcjami dotyczącymi tego, co można jeść w lesie. Zawsze bądź ostrożny i miej oczy szeroko otwarte. W dziczy żyją niedźwiedzie, wilki i inne niebezpieczne zwierzęta.
Niedźwiedź jest dość tchórzliwą bestią i sam nie chce cię spotkać. Dlatego w niektórych przypadkach trzeba hałasować, aby go odstraszyć. Ponadto jest mało prawdopodobne, aby zwierzęta zaatakowały dużą grupę ludzi. Świetnie. Znalazłeś odpowiednie miejsce i zacząłeś orać ziemię, aby sadzić warzywa. Każdego dnia ty i twoi przyjaciele idziecie do lasu łapać indyki i króliki, aby stworzyć małą farmę. Ty i twój zespół ciężko pracowaliście przez wiele lat, aby zbudować małą cywilizację. Podstawą każdego społeczeństwa jest prawo i zbiór zasad. Spisujesz obszerną listę tego, co jest dozwolone, a co zabronione w nowym świecie. Wiedza zostaje potem przekazana twoim potomkom. Wzajemna pomoc, troska o siebie nawzajem, życzliwość i miłość pomagają ostatnim pozostałym na Ziemi ludziom odtworzyć nową cywilizację. Wkrótce poznajemy różne społeczności. Wymieniamy się z nimi towarami, a nawet tworzymy nową walutę. Oczywiście wśród ocalałych są tacy, którzy próbują wprowadzić chaos i złamać prawo, ale stanowią mniejszość. Z reguły trudno im przetrwać. W pewnym sensie natura eliminuje złych ludzi. Ludzkość przetrwałaby w takich warunkach. Gdyby jednak doszło do globalnej katastrofy, ludzie mieliby znacznie większe problemy. Wyobraźmy sobie, że kilka dużych wulkanów zaczęło wybuchać jednocześnie, a kontynenty zostały zalane przez gigantyczne fale tsunami. Aby przetrwać w takiej sytuacji, trzeba mieć dużo szczęścia. Musiałbyś dostać się na dach wysokiego budynku, aby uciec przed zbliżającą się wodą, a do tego znaleźć maskę przeciwgazową lub maskę oddechową, aby móc oddychać powietrzem wypełnionym popiołem wulkanicznym. Niewielu byłoby na to gotowych. Większość ocalałych stanowiliby ludzie mieszkający z dala od epicentrum katastrofy. Po zakończeniu erupcji i tsunami ludzie rozpoczęliby walkę o przetrwanie. Trudno byłoby znaleźć żywność, ponieważ katastrofa zniszczyłaby wiele farm i supermarketów. Ponadto masa zwierząt w lasach i na polach ucierpiałaby z powodu kataklizmów. Ale i tak musiałbyś opuścić miasto i poszukać miejsca, w którym mógłbyś zbudować nowe życie. Być może musiałbyś pływać łodzią przez kilka lat lub chodzić w kombinezonie ochronnym i masce przeciwgazowej, aby uchronić się przed trującymi gazami wulkanicznymi. W każdym razie sytuacja wymagałaby od ciebie ciągłego podróżowania i szukania pożywienia. Tym razem nie byłoby lasów i pól, na których można by złapać indyka lub zebrać jagody. Kataklizmy zniszczyłyby całą roślinność i zalały prawie całą planetę. Aby przetrwać, musiałbyś szukać konserw i ryb oraz współpracować z innymi ludźmi. Ale czy ludzie byliby w stanie w pełni odbudować populację w takich warunkach? Naukowcy przeprowadzili pewne badania i odkryli, że kilkaset osób byłoby w stanie kontynuować gatunek ludzki przez kolejne stulecia. Ale tylko wtedy, gdy znajdą bezpieczne miejsce, w którym nie będzie żadnych klęsk żywiołowych. Mogłaby to być mała wyspa lub miasteczko zbudowane na wodzie. Naszym przodkom udało się przetrwać trudne czasy, m.in. epokę lodowcową i wulkaniczne zimy. Na przykład 12 tysięcy lat temu, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, ludzie zaczęli zajmować się rolnictwem. Na całym świecie pojawiały się małe wioski liczące od kilkuset do tysiąca osób. Tworzyli związki małżeńskie między wioskami, aby powiększać swoje rodziny. Różnorodność genetyczna jest niezbędna do pomyślnego wzrostu populacji, więc osiedlenie się w jednej małej wiosce nie byłoby wystarczające. Ludzie musieliby szukać innych ocalałych na całym świecie i łączyć się w duże społeczności. Tylko wtedy ludzkość miałaby szansę przetrwać.